Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, brzmi Antychryst u bram, a naszym Państwa gościem ksiądz doktor habilitowany Aleksander Posacki, jezuita, filozof, teolog, demonolog, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Ale dziś podejmujemy temat Antychrysta u bram. Witamy, księże profesorze. Witam. Księże profesorze, Antychryst, zadajmy pytanie w taki sposób. Kim był, kim jest, czy kim będzie? Może na początku przeczytam fragment mojej książki wydanej przed laty, gdzie ten temat już jakby próbowałem opracować tytułem wstępu, żebyśmy mieli taką jasność i precyzję. Otóż Antychryst to przeciwnik Chrystusa, Mesjasza, reprezentuje siły wrogie Chrystusowi, związany jest jakby z końcem świata, przyjmuje postać osobową w tych, którzy odrzucają wcielenie, utożsamiany jest z człowiekiem grzechu oraz bestią. Ten człowiek nieprawości odniesie wielki sukces, lecz zostanie pokonany przez Chrystusa. Ważne w obrazie Antychrysta oprócz działania szatana jest więc kult człowieka, ubóstwienie człowieka, religia człowieka, człowiekobóstwo. Kult człowieka z kolei może mieć związek często z satanizmem lub z lucyferyzmem. Jest to więc także pewna refleksja nie tylko dotycząca samego Chrystusa czy Boga, ale również człowieka. Refleksja dotycząca humanizmu, jego granic, jego, można powiedzieć, takiego również przewrotnej degradacji, gdzie można mówić o humanizmie satanicznym także. Warto wprowadzić tę teologię i ten język teologiczny, ponieważ bardzo często temat Antychrysta jest albo nieobecny w teologii dzisiaj, chociaż kiedyś był obecny szczególnie do III wieku ojców Kościoła, albo jest trywializowany lub upraszczany, szczególnie w kulturze masowej, która ten temat po prostu niszczy w jakiś sposób. Tak ważną teologię, która dotyczy też rozeznania duchowego, właśnie rozeznania też prawdziwego humanizmu, oddzielenia od fałszywego humanizmu, warto przywrócić ten język, żeby mieć właściwe kryteria oceny tej rzeczywistości, z którą dzisiaj mamy do czynienia, właśnie fałszywego humanizmu, czy humanizmu także satanicznego. W tym momencie gdzieś antropologia łączy się z demonologią. Tutaj można powiedzieć, że antychryst, czy tematyka antychrysta, to jest także tematyka demonologiczna. Kolejna dziedzina zaniedbana dzisiaj, zlekceważona, strywializowana, także niestety w Kościele, w kształceniu także księży, w kształceniu chrześcijańskim. Więc dlatego właśnie ten temat podejmujemy. Antychryst u bram, temat, który dziś podejmujemy. Z tego, co usłyszeliśmy w takiej definicji Antychrysta, jak powinniśmy postrzegać Antychrysta, słyszymy na pewno przeciwnik Chrystusa, przeciwnik Mesjasza. I z tej definicji od razu rozumiemy, że nie jest możliwe wcielenie się szatana w konkretnego człowieka, bo często tak poszukujemy w tych potocznych rozumieniach, trywialnych, jak to określił ksiądz profesor, Antychrysta, patrząc na konkretnego człowieka, że szatan stworzy Antychrysta. No wiemy, że szatan nie ma daru i nie ma możliwości stworzenia człowieka. To jest dar pozostawiony Bogu we współpracy z człowiekiem, ale w tej definicji pojawia się bardzo ciekawe sformułowanie, że przyjmuje postać osobową w tych, którzy zaprzeczają wcieleniu, czyli... Tak, tutaj nie chodzi o to, że szatan się wcieli w jakąś konkretną osobę, która będzie tym pojedynczym człowiekiem, antychrystem, jakimś synem szatana, jak to właśnie często kultura masowa propagowała ten właśnie w sposób fałszywy ten temat, jakby go skompromitowała również niestety. Tylko chodzi o to, jak również Karl Rahner w swoim słowniku teologicznym przypomina, chodzi o takie wcielenie
pewnych idei antychrystycznych w umysły ludzkie, w umysły poszczególnych ludzi, często teologów również. I to jest właśnie to zagrożenie, że tutaj chodzi o Chrystusa, chodzi o deformację osoby Chrystusa. Ponieważ antychryst nie będzie ateistą, to będzie ktoś, kto będzie powoływał się na Chrystusa, ale zmieni jakby jego parametry teologiczne, można by tak powiedzieć, zmieni jego znaczenie. Nie będzie to Chrystus, który jest Bogiem, który Zbawicielem, właśnie się wcielił się po to, by zbawić przez krzyż. To jest wszystko bardzo powiązane ze sobą. Także tutaj mamy do czynienia z pewną deformacją Chrystusa, która może być taką mieszanką pseudochrześcijaństwa, na przykład z pogaństwem, neopogaństwem, albo z gnozą, neognozą. To będzie takie chrześcijaństwo lekkie i przyjemne, które przede wszystkim ucieka od krzyża, od cierpienia, które próbuje zniwelować ofiarę Chrystusa, ofiarę przebłagalną jego, którą była jego męka krzyżowa. I czyni to na różny sposób, bardzo pozytywny, dlatego że sama postać antychrysta jest jakby taką postacią w cudzysłowie pozytywną. To jest człowiek sukcesu. To jest człowiek może genialny, może też władca tego świata w jakiś sposób. Albo grupa ludzi, prawda, która, czy pewne organizacje nawet. I ta pozytywność jest pociągająca dzisiaj bardzo. Dzisiaj o tym też możemy jeszcze podyskutować później. Ta pozytywność jest takim wabikiem, można powiedzieć, i ten sukces, który odnosi i ideologia sukcesu, która dzisiaj właśnie się rozwija także w kulturze, jest właśnie bliska tej ideologii antychrysta. A zatem, jeżeli słyszymy o ideach bardziej, czy ideologiach, które występują przeciwko Chrystusowi jako i w tym upatrujemy antychrysta, więc zasadnym jest pytanie, że antychryst przejawiał się w historii, w przeszłości, miał swoje oblicze, czy to w osobach, czy to we wspólnotach, czy w grupach, czy w strukturach, czy w instytucjach. Tego antychrysta możemy w takim rozumieniu dostrzec dziś i możemy przewidzieć, jak objawi się antychryst w przyszłości? Możemy przewidzieć, ponieważ tu jest, za tym stoi pewna logika teologiczna. Jeżeli święty Jan już mówi, że jest w tym czasie, kiedy on tam żył, jest wielu antychrystów, czyli rzecz nie dotyczy tylko eschatologii, końca świata, w istocie dotyczy, ale już wcześniej pojawiają się ludzie z taką mentalnością antychrystyczną, która jest wroga zbawieniu, która jest wroga prawdziwemu Chrystusowi. I my możemy przewidzieć to, jeżeli Jan mówi głównie o gnostykach, którzy odrzucali wcielenie. Wcielenie, czyli zbawienie jednocześnie, ponieważ Jezus wcielił się, by zbawić i do tego zbawić przez krzyż. Więc jest pewna logika pewnych prawd teologicznych związanych ze sobą. Jeżeli widzimy dzisiaj odrzucanie, widzimy na przykład ekspansję gnozy, powrót gnozy, czy neognozy, jeżeli widzimy pomniejszanie znaczenia cierpienia i ofiary, a więc zbawienia przez krzyż, i nawet takie bardzo inteligentne programowanie ludzi pozytywnością, tak zwaną pozytywnością, myśleniem pozytywnym, które odrzuca wszelkie pojęcie winy, grzechu, lęku, nawet tragizmu, czyli nawet jest to takie uproszczenie w ogóle człowieczeństwa, historii człowieka, jego rozwoju, to już widzimy, że tutaj są te ślady antychrysta. One już są jeszcze przed końcem świata. Jakby ta ideologia, uderzenie w dogmat, bo to jest też bardzo ważne, taki wybitny teolog protestancki Dietrich Bonhoeffer twierdzi, że antychryst będzie przede wszystkim heretykiem, czyli to jest jakby uderzenie w dogmat. Dzisiaj mamy ogromne zamieszanie w sferze także teologicznej, dogmatycznej i również w Kościele, wewnątrz Kościoła, gdzie Chrystus jest pomniejszany, gdzie ofiara jest pomniejszana Chrystusa, gdzie msza święta traktowana jest, wiemy o co chodzi, nie będę tego tematu rozwijał, ale powiedzmy banalnie, czy jest trywializowane jej znaczenie,
bardziej jako uczta niż jako ofiara. I to wszystko, śledząc ten, jakby wychodząc od tych zasad teologicznych, my możemy przewidzieć pewien rozwój antychrystycznej mentalności. Poza tym, jeżeli znowu sięgamy do teologii, do związków pewnych praw teologicznych, to antychrześcijańskie postawy, antychrystyczne postawy są związane z postawami antyteistycznymi, które wcześniej jakby są. Ateizm na przykład, który zawsze był praktycznie antyteizmem, czyli zwalczał Boga, tak jak rewolucja francuska, październikowa, wszelkie humanizmy, zawsze związane były z nienawiścią do Boga. Więc antyteizm, antychrystianizm, czyli antychrystyczne postawy i antyeklezjalizm. Można powiedzieć, że antyeklezjalizm, który też dzisiaj widzimy, nienawiść do Kościoła, wrogość do Kościoła, nawet antyklerykalizm, który jest to pojęcie takie bardzo nieprecyzyjne, ale też wszystko to jest związane z postawą antychrystyczną, czyli jakby z antychrystem. Również uderzanie w Kościół, ponieważ jeżeli Chrystus jest głową Kościoła i on sam go założył, no to wiadomo, że będzie to uderzanie również w niego. A więc trzeba to, ten temat jest bardzo głęboki i szeroki. On jest pewnym kluczem interpretacyjnym, gdzie my możemy zinterpretować pewne zjawiska, które się dzieją. Jeżeli człowiek chce zastąpić dzisiaj Boga, czyli stać się sam Bogiem, no to jest typowa postawa antychrystyczna, czyli to jest postawa, którą można by nazwać bogobójstwem. Na przykład takie pojęcie, które jest używane, raz kiedyś też Benedykt XVI użył tego pojęcia, jeszcze o nim powiemy. W filozofii rosyjskiej u Dostojewskiego, na przykład Sołowiowa, który też właśnie napisał słynną powieść o antychryście, wykorzystywaną przez wielu teologów katolickich, pojawia się pojęcie bogobójstwa. Człowiek zabija Boga. Zwróćcie uwagę, jakie rzadkie słowo, prawda? Że humanizm, który brzmi tak niewinnie, który jest pozytywny, może być taką ukrytą formą bogobójstwa, czyli zabijania Boga, detronizacji Boga. Również nawet pojęcie śmierci Boga, które jest tak znane, to o tym pisał też Jan Paweł II, w istocie, w oryginale u Nietzschego, tutaj nie chodzi o śmierć Boga, tylko o zabicie Boga. Nietzsche w Wiedzy Radosnej, swojej jednej z głównych książek, właśnie używa takiego pojęcia, mówi zabiliśmy go, czyli to jest zabójstwo Boga. A więc jest to, ten humanizm zawsze był tak naprawdę, miał takie aspiracje religijne. Można powiedzieć, że czysty humanizm nie występuje tak naprawdę. A jeżeli występuje czasami, bo są uczciwi ateiści, są uczciwi humaniści, to nie jest to z pewnością jakaś dominanta, tylko raczej margines. I dlatego trzeba by te rzeczy sprzęgać, czyli jakby mówiąc o humanizmie, analizować także jego, powiedzmy, te wzniosłe, to potem jak ateizmie, jego jakieś takie czyste, wzniosłe odłamy, ale też te odłamy, które są, mogą być satanistyczne, mogą być po prostu walką z Bogiem i takim bogobójstwem i taką próbą detronizacji Boga. Bo w tej teologii antychrysta zawarte jest właśnie to, że ta detronizacja Boga, że ten człowiek nieprawości jakby zastępuje miejsce Boga. On wchodzi na jego miejsce i ten Bóg tego Boga nienawidzi. On jest mu niewygodny. On go będzie go zwalczał świadomie, podświadomie. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważna dziedzina teologii, którą szczególnie na wschodzie rozwijano. A ja mam duży kontakt też z teologią rosyjską, z filozofią rosyjską. Nie było żadnego na przykład filozofa rosyjskiego, który by się nie zajmował tematyką antychrysta. Na zachodzie rzadziej. Na przykład z naszych wielkich teologów no, trzeba się ucieszyć, że Benedykt XVI bardzo często cytuje na przykład Sołowiowa, ale też używa tego pojęcia figura antychrysta, myślenie antychrystyczne, nawiązując do tej teologii. Sołowiow to był taki filozof rosyjski, który właśnie jakby przewidział, on jeszcze w XIX wieku, to była jego ostatnia powieść właśnie, to była nawet w oryginale, krótka powieść o antychryście. I to był filozof, teolog, który przewidział, bardzo cytowany przez Jana Pawła II, Benedykta XVI, który często go cytuje, który przewidział takie czasy, kiedy powstaje chrześcijaństwo, które nie będzie chrześcijaństwem skoncentrowanym na Chrystusie rzeczywistym.
tylko na jakimś zniekształconym właśnie, tak jak mówiliśmy, Chrystusie bez krzyża, Chrystusie pomieszanym z jakimiś ideami pogańskimi, z jakimiś kompromisami etycznymi czy synkretyzmem religijnym. I w tym momencie dotyczy to również przedefiniowania teologii. Benedykt XVI odwołuje się do tej powieści o antychryście Sołowiowa w kontekście takim, że antychryst właśnie w tekście o Sołowiowie jest powiedziane, otrzymuje na Uniwersytecie w Tybindze doktorat honoris causa. Zresztą ciekawe, że na tym samym uniwersytecie, na którym pracował jeszcze kardynał Ratzinger, czy profesor Ratzinger, i gdzie działy się rzeczy straszne, kwestionowano również chrystologię, teologię, dogmaty, różne sposób arogancki, nie tylko w ogóle pozbawiony zresztą jakiegokolwiek uzasadnienia. I tutaj Benedykt XVI komentuje to w ten sposób, właśnie Sołowiowa. Mówi tak, w ten sposób Sołowiow drastycznie wyraził swój sceptycyzm w stosunku do pewnego typu erudycji biblijnej tamtych czasów. Nie jest to nie wobec naukowego wykładu Biblii, lecz wysoce zbawienne i konieczne ostrzeżenie przed możliwymi jej błędnymi drogami. Wykład Pisma Świętego może w rzeczywistości stać się narzędziem antychrysta. Sołowiow nie jest pierwszym, który to powiedział. Jest to wewnętrzna treść samej historii kuszenia. Na bazie pozornych osiągnięć naukowych egzegezy pisano najgorsze książki dokonujące destrukcji postaci Jezusa i demontażu wiary. Czyli to jest jakby tutaj Benedykt XVI zwraca uwagę na tym, że nawet wykład Pisma Świętego czy wykład teologiczny może być w rzeczywistości narzędziem antychrysta. I to jest akurat coś, co pokazuje nam, że antychryst może być także wewnątrz Kościoła. I tutaj znowu sięgnę do Benedykta XVI w kontekście pewnego teologa z IV wieku, którego znawcą był też Benedykt XVI jeszcze jako kardynał Ratzinger, czy wcześniej, bo napisał artykuł naukowy w wieku 30 lat na temat Tykoniusza. Tykoniusz był teologiem, który twierdził, że Chrystus i antychryst będzie również w Kościele do końca. Miał on wpływ na świętego Augustyna, na jego genialne dzieło także Państwo Boże. I ciekawe, że również właśnie tym teologiem zajmował się Benedykt XVI i 22 kwietnia 2009 roku na audiencji generalnej przywołuje postać Tykoniusza właśnie jakby w sytuacji tajemnicy Kościoła, mówiąc, że w Kościele, w samym Kościele, w środku Kościoła będą ludzie, można powiedzieć, Chrystusa i ludzie antychrysta. Tak będzie do końca świata. Wewnątrz Kościoła. Taka jest sytuacja. I ciekawe, że właśnie na tej audiencji generalnej, która przecież stała się bardzo znana i publiczna, jakby specjalnie chciał Benedykt XVI, żeby to poszło w świat, także do mediów, nazywa go wielkim teologiem Tykoniusza. I to świadczy o tym, że wewnątrz Kościoła również będzie coś takiego jak pewna walka o Chrystusa, o prawdziwe oblicze Chrystusa, cierpiącego, zbawiającego świat przez ofiarę, przez ofiarę przebłagalną, przez ofiarę, tu jest także spór o Eucharystię i tak dalej, to wiemy, ale ten spór o Chrystusa, czy też właśnie antychrystyczne postawy będą w samym środku Kościoła, pewnie między biskupami, między kapłanami, między kardynałami, spory, jak to zostało też przewidziane w wielu objawieniach prywatnych. Ksiądz profesor Aleksandr Posacki, w naszym studiu rozmawiamy o antychryście, który stoi u bram. Już wiemy, że trudno poszukiwać antychrysta jako konkretnej osoby, która w 100% byłaby przeciwko Bogu, w 100% byłaby przeciwko Chrystusowi, w 100% przeciwko Kościołowi, a również co za tym idzie przeciwko sakramentom, bo przecież Kościół nade wszystko jest sakramentalny i Bóg w Kościele działa przez sakramenty. Tylko tu ksiądz profesor zauważa i używa takich dwóch sformułowań o mentalności antychrystycznej i o postawach antychrystycznych, które są obecne i w Kościele, i poza Kościołem.
W 2007 roku kardynał Giacomo Biffi głosi rekolekcje papieskie i też porusza temat antychrysta. Wydaje się, że wtedy... Opierając się na Sołowiowie właśnie. Tak, opierając się na Sołowiowie, ale też wtedy zawrzało bardzo mocno w mediach, w tych uproszczeniach, o których dzisiaj mówimy, którym się przeciwstawiamy, że no, papież widzi, czy kardynał Biffi widzi antychrysta w poszczególnych osobach, politykach i wiadomo, że o to nie chodziło, ale możemy powiedzieć o takich postawach pacyfistycznych, ekologicznych, ekumenicznych, o takich postawach, które są postawami lekkiej, niewymagającej wiary, no i postawami, które są postawami głoszenia chrześcijaństwa bez Chrystusa, czyli bez sakramentów. I bez krzyża. Bez krzyża. No i dotknijmy czegoś takiego, a mianowicie mentalność antychrystyczna, czy postawy antychrystyczne, antychryst względem Matki Najświętszej, Maryi. Wróćmy jeszcze na moment do Sołowiowa, który właśnie, jak to ojciec powiedział, właśnie zwrócił na to uwagę, że antychryst będzie również filantropem, ekologiem, humanistą, czyli i w ogóle będzie czarował ludzi, będzie się podobał ludziom, właśnie będzie bardzo pozytywny. Natomiast nie będzie tam Chrystusa. Wejdę w słowo, księże profesorze, bo jeżeli tak mówimy, że antychryst będzie pozytywny, to może ktoś mieć przekonanie, że wtedy Chrystus jest negatywny. Spróbujmy w tej chwili powiedzieć w takim razie, skoro antychryst jest pozytywny, to jaki jest Chrystus? Mówiąc pozytywny, mam na myśli taką jakby ideologię myślenia pozytywnego, która dogmatycznie i radykalnie eliminuje wszelkie przejawy negatywności, czyli na przykład cierpienia, grzechu, tego, co jest jakby nieodłączne w życiu człowieka, bez czego człowiek nie jest w ogóle człowiekiem i bez czego nie może się nawet zbawić. Na przykład wyrzuty sumienia są warunkiem zbawienia, można powiedzieć. Jeżeli są takie ideologie dzisiaj, które to eliminują technicznie, są psychotechniki, są pseudoterapie, które próbują to wyeliminować. I teraz pozytywność oczywiście, w tym sensie mam na myśli pozytywność, która jest utożsamiana z dobrocią, z dobrem, prawda? Bo to jest właśnie w myśleniu pozytywnym jest ten błąd, że pozytywność jest utożsamiana z dobrym, natomiast negatywność w tym sensie, którym powiedziałem, czyli poczucie winy, poczucie skruchy, wyrzuty sumienia są utożsamiane jakby ze złem, czyli cierpienie jest utożsamiane ze złem. I dlatego tutaj w tym sensie powiedzmy to słowo, bo Jezus oczywiście jest postacią w pełni pozytywną, doskonałą, jest świętą, natomiast w tym właśnie języku antychrystycznym tam nie ma pojęć świętości. Najwyżej pojęcie doskonałości, właśnie doskonałości człowieka. Człowiek ma być doskonały, jest to na przykład transhumanizm dzisiaj, cała dziedzina, która się rozwija, która porzuca jakby człowieka w jego słabości, gardzi tym człowiekiem, gardzi jego niedoskonałością, z którą się Chrystus jakby identyfikuje. I teraz to dlatego to ma wiele twarzy. Ta pozytywność, która zresztą zło, szatan kusi też przez pozytywność. Tu jest też, można powiedzieć, anioł światłości, o którym mówi święty Paweł, czy święty Ignacy. Pokazuje nam ten sposób kuszenia, że on jest bardzo skuteczny. Szatan się nie tylko ukrywa, to należy do jego istoty, ale należy również szatan się ukrywa aktywnie przez pozytywność. Tak jak to zdefiniowałem, prawda, którą myli się z dobrem. Czyli na przykład, jeżeli ja nie cierpię, to jest takie subiektywne, emotywne, emocjonalne. Jeżeli ja nie cierpię, to znaczy, że jest dobrze, to jest dobro. Jeżeli cierpię, to jest zło. I tutaj na przykład ta walka antychrystyczna, pozytywność, ona się dzisiaj właśnie w tym myśleniu pozytywnym przejawia, ale też generalnie w kulturze, która na przykład nazywa, identyfikuje cierpienie ze stresem, pojawia się pewna absolutyzacja tego pojęcia, unikaj stresu, żebyś nie był chory, prawda? Czyli jak w tym momencie
nie ma, unika się refleksji nad cierpieniem, nad tragizmem również człowieka, nad wyborami, które człowiek musi podejmować w swojej słabości. Czyli tego unika się tego prawdziwego, zdrowego humanizmu, można powiedzieć. Zastępuje się go takim pozornym, powierzchownym humanizmem lub transhumanizmem, który w ogóle nawiązuje do zdolności paranormalnych człowieka. Proszę zwrócić uwagę, ile filmów teraz powstaje rozmaitych, które pokazują tych różnych supermenów i młodzież jakby na to leci, można tak powiedzieć. Jakby zachwyca się tą mocą, to jest jakby kult mocy. I tutaj usłowiowo również Antychryst będzie miał tą moc. Tam również będą zdolności paranormalne, tam będą cuda, cudeńka i znaki, bo Antychryst również będzie działał przez fałszywe znaki i cuda. To jest jego. Ponieważ szatan nie może nic innego zrobić, przypomnijmy, Antychryst to człowiek, ale wspierany przez szatana. Nie może nic innego zrobić, jak tylko zamanifestować pewną siłę, którą będzie epatował, a więc zdolności paranormalne, które są wszędzie na porządku dziennym, są propozycje ich rozwijania. To jest zakazane przez wszystkie religie świata. Również buddyzm i hinduizm zakazują rozwijania tych zdolności samych dla siebie. One się pojawiają gdzieś tam może w trakcie rozwoju duchowego, ale trzeba je zostawić. Natomiast tutaj to jakby jest na pierwszym planie. Tak zwana parapsychologia, psychotronika, metoda Silvy, rozmaite metody, które nie są tylko, nie rozwijają tylko jakieś tam zdolności, powiedzmy, psychologicznych, ale również paranormalne. A więc jakby widzimy, jak ta teologia Antychrysta daje nam pewien klucz do interpretacji wielu zjawisk współczesnej kultury, które nawet pozornie z teologią i Kościołem nie mają wiele wspólnego, ale są zagrożeniem dla człowieka, ponieważ są zagrożeniem dla humanum, dla prawdziwego humanizmu, prawdziwej wizji człowieka czy antropologii. I tutaj, no właśnie mówię, ten związek antropologii z demonologią, który zawsze istniał, bo w rozeznaniu duchowym, którego uczyli od początku mnisi pustyni, czy potem ojcowie Kościoła, są do rozeznania trzy wole. Później święty Ignacy, to jakby Loyola, to też powiedzmy, syntetyzował, są trzy wole. Jest wola Boga, wola człowieka, wola szatana. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z dualizmem, jakimś manicheizmem, ale ten szatan jest aktywny, jest przeciwnikiem Boga i jeżeli wpływa na człowieka, to trzeba ten sposób działania, również ten pozytywny sposób działania, gdzie śmiem twierdzić, że 80% może w uproszczeniu działania szatana na człowieka jest pozytywne. My za bardzo akcentujemy czasami te negatywne. Myślimy, że szatan to jest ktoś, kto straszy. I często zarzuty, jeżeli mówimy o szatanie, mówimy, aha, ty straszysz, my straszymy. Nie. Może nawet straszę, bo on też lubi straszyć. Ale nie tak, jak sobie wyobrażamy. Inaczej, moralnie. Oskarżać, bo to jest też strach. Ale szatan przede wszystkim oszukuje. I tutaj właśnie istotą teologii Antychrysta pokazuje nam również taką specyfikę szatana jak oszustwo, jak pozorne dobro, jak pozorny Chrystus, żeby nas zwieść, prawda? Również poprzez te cudeńka, cuda, które się roi u Sołowiowa na przykład. Tam jest taki mag, który pomaga temu Antychrystowi, ściąga ogień z nieba, dużo różnych zjawisk takich paranormalnych. I teraz chodzi o to, by oszukać człowieka. Nasz strach to jest nasza sprawa, natomiast ważniejszy, jeżeli my nie będziemy rozwijać, sięgać do tradycji demonologicznej, która jest częścią wielkiej teologii, ojców Kościoła, mistyków, nie było żadnego mistyka, który by nie napisał ich chociaż dwóch stron na temat działania szatana w jego życiu i który nie byłby kuszony. Jeżeli my nie będziemy czuwać i rozeznawać duchów, rozeznawać duchowej rzeczywistości, to będziemy po prostu się pogrążać w tych iluzjach, które właśnie Antychryst nam serwuje, czy cała ta masa tych antychrystów, którzy w 80% działają pozytywnie, właśnie w tym znaczeniu, jak powiedzieliśmy wcześniej, czyli przyjemnie, bo to może w tym sensie, sympatycznie, elegancko, prestiżowo, prawda? Człowiek sukcesu. Antychryst będzie człowiekiem sukcesu, który jest dzisiaj na pierwszym planie w jakichkolwiek reklamach, takich nawet społecznych, czy właśnie tej kultury masowej, czy nawet zwykłych reklamach, żeby nam zmienić optykę, bo Chrystus nie był człowiekiem sukcesu w takim w sensie światowym, prawda? W pewnym sensie poniósł klęskę. Młody człowiek, 33 lata, zabity, nie umarł, został zamordowany, zabity, prawda? Przerwane życie. I każdy spojrzy z punktu widzenia tej mentalności sukcesu,
ideologii, jest to klęska, jest to porażka, jest to coś, co nie pociąga młodych ludzi na przykład do końca, nie? Czy do ich mądrzejszych, mądrych tak, nawróconych tak, ale mówię, jest taka presja, żeby od tego odciągać, właśnie przez tą pozytywność antychrystyczną. Jak nazwać człowieka, który żyjąc sakramentalnie, który jest nie antychrystyczny, ale jest chrystusowy? Jak nazwać wspólnotę, która jest chrystusową i sakramentalną, czy struktury, instytucje, które takimi są i też osiągają sukcesy. Sukcesy, które są budowaniem Królestwa Bożego tu na ziemi. Mówimy, to jest sprawa Boża, to jest człowiek Boży i w naszym rozumieniu odniósł sukces. No to jest wielki temat, bo tu jest... To jest wielki temat, który domaga się rozeznania, prawda? Bo po drodze do rozmaitych sukcesów pojawia się możliwość kompromisu, prawda? Jest to pojęcie etyczne, kompromis wewnętrzny, zewnętrzny, prawda? I my musimy rozeznawać, czy my nie robimy jakichś kompromisów wewnętrznych, moralnych, no właśnie, ze złem, z ludźmi, którzy reprezentują te siły tego świata, bo antychryst będzie jakby potężnym, będzie miał potężne możliwości, wpływy w tym świecie. I myślę, że to jest ciągle problem do rozeznania. Na przykład współpraca Kościoła z ONZ-em na przykład, którą prowadzi dykasteria do spraw rozwoju człowieka, kardynał Tarkson na przykład, z którym też miałem kontakt jakiś czas temu. No to jest problem, bo wiadomo, co ONZ robi, prawda? Jakie ma plany na przykład, gdy chodzi o aborcję, kontrolę urodzin. Więc to są ciągle sprawy do rozeznania. Nawet jeżeli Franciszek na przykład przyjmuje, spotyka się z mormonami na przykład w Rzymie. Jest to bardzo dobry, jest to gest ludzki, gest miłości, szacunku, ale z drugiej strony wiemy, jak mormoni traktują, jaką mają teologię podejrzaną. Jest to Chrystus i szatan są braćmi w tej ideologii. To jest gnostycka ideologia, ponieważ oni czerpią też z ideologii masonerii. I każdy taki gest powinien być rozważany, prawda? Powinno być to analizowane, żebyśmy nie weszli w kompromis ze złem, nawet jeśli to będzie miało pozytywny wymiar, nawet na przykład pięknego spotkania czy kulturalnego dialogu, nie? Dialogu z kulturą czy z religią. Zresztą Kościół wzywa do dialogu, wiemy, że tego nie odrzucamy i to jest dobra rzecz, ale z drugiej strony Kościół jest zobowiązany do obrony też, prawda? Ja zawsze mówię, bo musi być dialog i obrona, czyli musi bronić też swoje owce przed wilkami. Prawda? I teraz musi znaleźć tę granicę. Czasami ten na kogo się Kościół otwiera, jest takim wilkiem, który po prostu ubiera maskę, właśnie tą antychrystyczną, pozytywną maskę. Dlatego tutaj są... trudno powiedzieć na to pytanie. To znaczy, że przez ten dialog Kościół staje się antychrystyczny? Nie. Kościół... dialog jest wielkim działaniem. To jest działanie duchowe też. To jest działanie płynące z miłości i z Ewangelii i z natury osoby, bo każda osoba jest z istoty otwarta na dialog, na drugą osobę, na drugich ludzi, na innych ludzi. Natomiast musi być czujność, prawda? Bo w tym dialogu może być ukryta jakaś zdrada, nie? I to jest właśnie temat rozeznania, a świat tego nie lubi. Świat nie lubi, jeżeli my coś nazywamy właśnie zdradą, czy antychrystem, czy grzechem, czy szatanem. Jeszcze tylko jedno słowo, że właśnie nie, to, co ojciec powiedział, nie należy demonizować ludzi, prawda? Nie należy demonizować ludzi w tej, wykorzystując demonologię, czy teologię antychrysta, ponieważ my wszyscy jesteśmy grzeszni i my wszyscy możemy być antychrystami. Każdy musi się przejrzeć w lustrze przede wszystkim, zanim kogoś żadnie rzuci tym kamieniem, a w ogóle nie powinien rzucać kamieniem. Ksiądz profesor Aleksander Posadzki w naszym studiu Antychryst u bram to temat, który podejmujemy. Na Państwa ekranach pojawią się numery telefonów. Zapraszam do współtworzenia naszej audycji, czyli rozmów niedokończonych. Księże profesorze, zanim pierwszy telefon, kwestia Matki Bożej.
ponieważ ten szereg pytań tam był związanych i z kardynałem Biffi, i z Sołowiowem, natomiast żeby nam ten ważny wymiar nie uciekł. Gdy chodzi o samego Sołowiowa, którego dobrze znam, to on właśnie się zwracał do Matki Bożej, ale to jest taka dygresja tylko, że bardziej niż do Chrystusa zwracał się do Matki Bożej, zwłaszcza w ostatnim okresie życia. Natomiast Matka Boża, no przede wszystkim Matka Boża przypomina w rozmaitych objawieniach prywatnych właściwą teologię. Właściwie to również teologię cierpienia, ekspiacji. Pokuty, wzywa do pokuty, wzywa do grzechu, do walki z grzechem, do ekspiacji, czyli na przykład ekspiacja różni się tym od pokuty, że to jest cierpienie za innych, o zbawienie innych, a nie tylko swoje. I to jest w Fatimie, i to jest w Akite na przykład, tych uznanych objawień. Matka Boża bez przerwy jakby przypomina nie tylko Ewangelię, jak się mówi, ale również tą tradycyjną katolicką teologię ekspiacji, ofiary, również powagi grzechu. Tam się pojawia też skutki grzechu, piekło, wizję piekła, czyli jako skutek grzechu, prawda, poważna rzecz. Pojawia się też, Akita mówi o szatanie, jako szukuje i tak dalej. Więc w tym sensie Matka Boża, poza tym, gdy o nią samą chodzi, to ona jest po prostu tym uosobieniem pokory, której nie ma szatan, której nie ma antychryst, więc ona, wiemy to już jakby z innego kontekstu. Ale antychryst będzie odrzucał Matkę Bożą? Będzie, oczywiście, że będzie odrzucał, będzie ją marginalizował, no oczywiście kulturalnie marginalizował, a tam, gdzie się jakby objawić bardziej swoją prawdziwą naturę, to będzie jej nienawidził, będzie ją, ale również się bał, bo to widzimy w egzorcyzmach, na egzorcyzmach na przykład. Egzorcyści potwierdzają siłę Matki Bożej na egzorcyzmach i ten lęk szatana przed nią, właśnie przed jej pokorą, przed jej świętością. A więc właśnie w demonologii, w walce z szatanem, znaczy w demonologii mówię, w walce z szatanem i w tym z antychrystem bardzo ważna jest właśnie maryjna pobożność. Ja jestem o tym przekonany, że to jest rzecz fundamentalna. I mamy telefon. No, prosimy bardzo. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzisiaj mamy taki trudny temat. Kto do nas temat, telefonuje? Mówi Paweł z Polski Północnej. Dzisiaj mamy taki trudny temat, bo rozmawiamy o antychryście, czyli tym, który jest przeciwny Chrystusowi, temu, który chce walczyć z Jezusem, z Jego nauczaniem, z Jego postawą życiową, bo to jest ktoś, kto chce i inne zasady wprowadzić. Walczy z Bogiem, jest przeciwko pomysłowi Bożemu, przeciwko temu, co Pan Bóg zaplanował, jak stwarzał człowieka, więc to są ci, którzy chcą ludzi przekręcić, nauczyć innej nauki, tak żeby byli przeciwni Panu Bogu. No i pierwszymi, tak jak tutaj było mówione, byli ci, którzy żyli za czasów Jezusa, byli przeciwni Jezusowi, walczyli z Jego nauką, walczyli przeciwko Jemu nauczaniu. No i później antychrystusem jest również ci, którzy celowo żyją w taki sposób, że pokazują swoim życiem, że można żyć bez zgody z nauczaniem Jezusem, ale przeciwko Niemu. I to są też tacy ludzie, którzy nauczają, że można się nie stosować do nauczania Kościoła, że można wybierać z nauki Kościoła różne rzeczy bez całej nauki, tylko taka miłość, jaka mi pasuje, na przykład miłość do samego siebie. Ja jestem wspaniały, piękny, podziwiajcie mnie, tak jak to szatan chciał, żeby Jemu oddawać pokłon, a nie Bogu. I wtedy ludzie, zamiast budować razem z Chrystusem Królestwo Boże na ziemi, Królestwo Miłości, nie takie emocjonalnie, że ja jestem miły, że chcę mieć piękne uczucia, tylko budowanie takiej prawdziwej miłości, gdzie dbamy o drugiego człowieka, opiekujemy się nim, troszczymy jak Matka Teresa i budujemy cywilizację miłości. Pracujemy właśnie nad tym, żeby wszystkim ludziom dobrze się żyło, pracujemy nad pracą, a nie tylko rozmawiamy, że Bóg jest fajny, miły, sympatyczny i tak się rozczulamy nad Jezusem, że ludzie obok nas umierają w czasach wyzysku, ucisku, bo wilki właśnie zawsze żyją kosztem innych, a opowiadają piękne rzeczy o Panu Bogu. Panie Pawle, gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Księże profesorze. No ta walka z Chrystusem zaczyna się oczywiście już od samego początku i tu jest Jezus właśnie w tej polemice z faryzeuszami, która też jest
jakby taka wyrazista, ta duchowość jakby jest dla niego nie do przyjęcia i on to jasno nazywa. I też w tym kontekście w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale określa definicję szatana. To jest kłamca i zabójca, nie? I tutaj warto tą krótką definicję zapamiętać. Właśnie nie, żeby wpadać w jakieś emocje, sentymentalizm, strachy, lachy, tylko zapamiętać sobie raz na zawsze. To jest definicja Jezusa, samego Jezusa, w kontekście tych pierwszych jego przeciwników, którzy byli tym plemieniem żmijowym, którzy mieli tego ducha, również antychrysta, ale też ducha szatana. Szatan jest kłamcą i zabójcą. On kłamie, by zabić nas biologicznie, by zabić nas duchowo, oszukuje, by zabić. I to największym zagrożeniem nie jest to, że on nas straszy czasami, że my się tam czegoś boimy, bo to jest taka czasami histeria niepotrzebna i taka wymówka. Największym zagrożeniem jest to, że on nas oszukuje, a my nie chcemy tego rozeznać, my nie umiemy tego rozeznać. I ta strategia oszukiwania czasami jest taka jednorazowa, czasami jest długofalowa. Szatan zna nasze słabości i długofalowo próbuje nas zwieść, prawda? I dlatego to jest konieczne, żebyśmy wzięli to pod uwagę, żebyśmy nie byli naturalistami, tylko jakimiś psychologistami, prawda, powierzchownymi, tylko żebyśmy po prostu rozeznawali duchy, rozeznawali możliwość też właśnie, ponieważ on zostawia ciągle pułapki na człowieka, nie? I to jest ta wizja, którą nam przynosi objawienie, którą nam przynosi Pismo Święte, które niektórzy teolodzy, pseudoteolodzy, o których pisał kardynał Benedykt XVI, próbują to w duchu antychrysta zmienić czy przedefiniować. Antychryst u bram to temat. Słyszymy, że szatan oszukuje, by zabić. Też z ust księdza profesora padło to znane określenie dla szatana, który jest oskarżycielem. Chrystus jest odkupicielem. Jeżeli szatan nas oskarża, to bardzo często oskarża nas również z tych grzechów i upadków, które już Chrystus przebaczył. Prosiłbym tutaj o takie poszerzenie tej konfrontacji. Oskarżyciel, a odkupiciel, ten, który przebacza. To znaczy tak, trzeba od razu powiedzieć, że w ogóle poczucie winy, trzeba rozróżnić między poczuciem winy a skruchą. Poczucie winy to jest jakiś fakt, którego też nie można w ogóle eliminować, bo te terapie, nawet psychologie naukowe, nie tylko pseudopsychologie, próbują poczucie winy traktować psychopatologicznie, czyli jakby coś, co powoduje stres, zakłócenie, my to eliminujemy. Jakby eliminują z góry arbitralnie przedmiot tego poczucia winy, że to jest subiektywne, że to jest iluzja, że to jest patologia. Może być poczucie winy neurotyczne, czyli iluzyjne, iluzoryczne, może być tak, ale też poczucie winy może być adekwatne, czyli w stosunku do grzechu, który trzeba wtedy oczyścić, wypowiadając go, oczyszczając go w sakramencie pokuty. I to jest wtedy skrucha, bo wtedy zamieniamy to poczucie winy w skruchę, bo relacja do Boga jest już skruchą, takim skruszeniem serca. To jest zupełnie inna jakość, bo tam jest to ty, to boskie ty. Tu jestem, w poczuciu winy jestem ja się dręczę. I to jest może być niebezpieczne. Rzeczywiście tutaj czasami i lekarze, i psychiatrzy, i psycholodzy mogą mieć rację, że to może być niebezpieczne. Natomiast w ogóle taka eutanazja, takie eliminowanie tego w ogóle jest też niebezpieczne, bo to jest wtedy nie można nic rozeznać. Nie? I tutaj oczywiście, że jak się wyspowiadamy, mamy czasami powrót w pamięci tych grzechów, które... Bo szatan bardzo lubi nas tym szantażować, osłabiać, bo to nas osłabia nasze poczucie wartości, powoduje znowu strach, jakby, bo to jest związane. Nie dowierzamy, że Bóg nam to przebaczył, a może się źle wyspowiadaliśmy, a może tamto, a może coś innego. I na to trzeba bardzo uważać, bo to nas doprowadza bardzo często do zniechęcenia i rozpaczy, i utraty nadziei. Bo znowu z demonologii wiemy, z doświadczeń egzorcystów, że szatan jest mistrzem w odbieraniu nam nadziei. Dlatego samobójstwa, część samobójstw pochodzi z pewnością z kuszenia szatańskiego. Są oczywiście samobójstwa związane z depresją, z psychopatologią i tak dalej. Ale nie można tego małego, czy nie małego nawet procentu
samobójstw wykluczać, że to jest właśnie to kuszenie szatana, oszukiwanie człowieka poprzez dręczenie, szczególnie poczuciem winy, ale też jakimiś innymi strachami, bo strach jest też jego, jak już mówiłem wcześniej, nie ten taki byle jaki strach powierzchowny, tylko ten głęboki strach egzystencjalny, lęk o życie, lęk o egzystencję, lęk za swoich... Prowadzący do rozpaczy? Tak, który może doprowadzić do rozpaczy. Rozpacz, wiemy, że jest też grzechem, ale rozpacz jest no, tym, co powiedzmy szatan wykorzystuje, żeby nam odebrać nadzieję. Czyli bardzo ważne jest, żeby pilnować, żeby nie dać się tak oszukać, żeby ta nadzieja nam została odebrana, bo wtedy już nie ma wyjścia. Wtedy człowiek właśnie, no, samobójcy to są ci, którzy utracili nadzieję. Antychryst u bram. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. 56 657 0011 lub 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Z zagranicy prosimy, Państwo telefonowali pod następujące numery telefonów: 48 56 657 0013 lub 657 0014. Prosimy bardzo, halo. Andrzej Sopot, szczęść Boże. Prosimy, Panie Andrzeju. Witam ojca profesora i ojca prowadzącego. I mam właśnie dwa takie dość, wydaje mi się, ważne pytania. Potrzebne po to, żeby się uchronić od zamętu. Właśnie tutaj ojciec wspominał, że we mszy świętej przed każdą komunią świętą jest wezwanie: broń nas, Panie, z wszelkiego zamętu. To jest zamęt, to taki niezdefiniowany rodzaj zła, ale jednak on istnieje i tego, przed tym się bronimy. Otóż chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że cechą szatana, po której dzisiaj najłatwiej chyba go jest rozpoznać, to jest sianie nienawiści. Nienawiść, walka o coś, walka z kimś jest przedstawiana jako rozwój, jako postęp. Oczywiście ubrana jest pięknie kwiatami i ciepłymi słowami, ale to jest to walka. Kiedyś marksizm zaczynał od tej walki klasy robotniczej z bogaczami, z klerem w czasie rewolucji francuskiej. No dzisiaj tu jest feminist o coś walczy, LGBT o coś walczy, stwarzanie klimatu walki. Muszę powiedzieć, dla mnie takim mistrzem w tej sprawie obrony przed tym klimatem walki jest błogosławiony ksiądz Popiełuszko, który właśnie pokazywał, że trzeba iść drogą zło dobrem zwyciężyć ze świętym Pawłem. I teraz problem jest taki, że na to szatan odpowiada w ten sposób. No nie ma zła i dobra, to wszystko względne. Więc wydaje mi się, że pierwszą rzeczą byłoby tutaj cały czas czuwanie na tym, tak jak śpiewamy w apelu Jestem Głoskim, czuwam, na tym, żeby nie utracić umiejętności rozróżniania dobra od zła, żeby nie tracić poczucia prawa naturalnego, które jest fundamentem wszelkiego ładu tutaj na ziemi. I myślę, że nie przypadkowo ojciec Posadzki czy ojciec Radio Maria zaproponowało tytuł tej audycji: Antychryst u bram. To przypomina trochę Hannibal Anteportas, czyli Hannibal, który wędrował pod bramy Rzymu, walcząc z Rzymem. Więc jest to oczywiście problem dziejowy. To jest jedna sprawa. Ale druga, wydaje mi się, jeszcze ważniejsza. Byłem bardzo ciekaw tutaj odpowiedzi ojca profesora z zakonu, który bardzo cenię, Towarzystwa Jezusowego, ale mi się chodzi o taką rzecz. Pan Bóg po grzechu pierworodnym usuwa ludzi z raju i stawia archanioła zamykającego wejście do raju, ażeby ci, którzy nie powinni tam być, ci, którzy skazili się grzechem, żeby nie byli nieśmiertelni, żeby byli po prostu śmiertelni i cierpiący. Jednakże na początku Księgi Rodzaju jest mowa o tym, że bądźcie płodni, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Ja mam teraz takie pytanie do ojca profesora, już bardzo konkretne. Czy na tym odcinku czasu, takim no jak bywało się niebotycznie olbrzymim od stworzenia człowieka aż po dzisiejszy czas, czy nie ma jakiegoś dziwnego, prawda, no niezrozumienia tej zasady tutaj, tego przeciwieństwa? Tutaj bądźcie płodni i czyńcie sobie ziemię poddaną, a tutaj przy wygnaniu ziemia wam będzie rodziła śmierć, cierpienia, kobiety będą rodziły w bólu i tak dalej, i tak dalej. Otóż
I czy ojciec uważa, że można znaleźć u nas w kościele rzymskokatolickim, który jest obdarzony najpełniejszą prawdą, jaką sobie może człowiek tu wyobrazić dzięki objawieniu Pana Jezusa, czy istnieje jakaś granica, w którym momencie my przekraczamy, do którego momentu trzeba walczyć z niepogodą, z klimatem, z chorobami i tak dalej, i to będzie jakieś uprawnione kontynuowanie tego czynienia sobie ziemi poddaną, a w którym momencie, kiedy dochodzi do oszustw, militaryzacji, głodzenia ludzi, oszukiwania i walki o panowanie nad światem, to jest moment, w którym też czynimy sobie ziemię poddaną, ale to jest już czynienie w imieniu, z ramienia, czy jak gdyby w cudzysłowie z upoważnienia szatana. To jest bardzo ważne, ponieważ człowiek tak jest stworzony, że dusza jego, umysł potrzebuje pracy intelektualnej, ciało jego potrzebuje wysiłku fizycznego, żeby zachowania też zdrowia, i to jest naturalna sprawa. Ale jeżeli my wszystkie te nasze wysiłki intelektualne i fizyczne przekształcimy w czynienie sobie według szatana ziemię poddaną, że chcemy ją deptać, niszczyć i ludzi przez to maltretować, czy to już nie jest przekroczenie właśnie tego uprawnienia? Ale nie jest to nigdzie w Piśmie Świętym, tak mi się przynajmniej wydaje. Dziękujemy. Pozdrawiamy, prosimy wysłuchać już przez odbiornik telewizyjny odpowiedzi księdza profesor. Panie Andrzeju, jest problem taki, że moim zdaniem, powiem krótko, że trochę było to dla mnie niejasne, to co pan powiedział, trochę było takie zagmatwane. Ale rozumiem pana intencję, że pan chce rozróżnić taką właściwą jakby pomoc Bogu, można by tak powiedzieć, prawda, rozmnażanie i tak dalej, od takiej, która by byłaby związana z szatanem. Otóż takim kryterium jest, to już zawsze jest destrukcja, powiedzmy, jeżeli się, przemoc na przykład, też Benedykt XVI powiedział, że antychrysta można też poznać po przemocy. Przymus i przemoc. Tam, gdzie się jest przymus i przemoc, tam nie ma prawdziwej religii. Na przykład duchy szamanów, szamanizmem się trochę też interesuje, od pewnego czasu studiuję go dokładnie, na całym świecie, w Ameryce Południowej, na Syberii, w Kazachstanie, w Afryce, mają jedną cechę, że używają przemocy i przymusu. Chcą zawładnąć tym szamanem, żeby on im służył, żeby on był ich narzędziem i tak dalej. Więc to jest takie podstawowe kryterium już na gruncie duchowości, nie tylko na gruncie polityki, społecznych działań. Duch Święty nigdy nie używa przemocy, nie używa nacisku takiego, który by... To jest zaproszenie, to jest zupełnie inna natura. I tu właśnie mówimy o rozeznaniu duchowym, rozeznaniu duchów. Cały czas jakby do tego zmierzam, bo ja tutaj chcę Państwu przypomnieć to, mówiąc o demonologii, mówiąc o antychryście, to są tylko takie elementy pewnej mozaiki teologicznej, gdzie chodzi o rozeznawanie duchowe, rozeznawanie duchów. Rozeznawajcie duchy, ponieważ nie wszystkie pochodzą od Boga. Ponieważ złe duchy bardzo często się maskują. W starym egzorcyzmie, w starym rytuale egzorcyzmów było napisane, że szatan może przyjąć postać Matki Bożej, aniołów, świętych, duchów zmarłych i jeszcze jakichś innych bytów, prawda? A więc nawet w sensie wizualnym, nawet w sensie nie tylko wyobraźni, nawet pewne wizje mogą być, prawda? Nawet manifestacje fizyczne. Ale wszystko się zaczyna w sercu. I dlatego, co jest warunkiem rozeznania w sercu? Mamy to, o czym mówi też Benedykt XVI, Pismo Święte, objawienie chrześcijańskie, prawda? Nauka Kościoła. Nasze sumienie jest zbyt słabe, żeby samo mogło rozeznawać samo z siebie duchy, oddzielić dobre duchy od złych. My potrzebujemy kryteriów zewnętrznych, czyli autorytetu objawienia, Pisma Świętego, ale w takiej właściwej oczywiście interpretacji, bo antychryst będzie tę interpretację zmieniał, będzie chętnie cytował, zresztą dużo sekciarzy, sekciantów cytuje Pismo Święte, ale oczywiście w zły sposób. I dlatego ja na to chcę zwrócić uwagę. Nie dowierzajmy tylko swojemu tak zwanemu sumieniu, czy tak zwanej swojej intuicji, tylko sięgajmy do źródeł, do tradycji. Uczmy się od świętych, uczmy się od ojców Kościoła.
żeby rozeznawać to, o czym Pan powiedział. Pan powiedział o zamęcie, czyli niejasności. Mamy kryteria, żeby to rozeznawać. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Stanisław z Torunia. Prosimy, panie Stanisławie. Proszę ojca i Benedykta i proszę ojca prelegenta. Jak ja dobrze rozumiem, chyba dobrze rozumiem, ideologia gender jest to działanie antychrysta, tak? Panie ojcze profesorze? Halo? Panie Stanisławie, księże profesorze, ja zapytam, bo mam zapisany ten temat, w ogóle genderyzma, w taki mianowicie sposób. Chyba, że pan Stanisław jeszcze chce coś dopytać. Oczywiście, tak. Jest to działanie antychrysta, który atakuje Kościół. W roku 2013 episkopat uchwalił list o ideologii gender, która atakuje rodzinę i Kościół, który miał być czytany w Dniu Świętej Rodziny bodajże 23 grudnia w kościołach, a w moim kościele nie był czytany. Ja wtedy wystąpiłem jako słuchacz podczas rozmów niedokończonych, kiedy tematem była święta Beretta Molla. Mówiłem, że Beretta Molla kojarzy mi się z rodziną i dbałością o jej dobro. Zapytałem, jak mamy to rozumieć, że episkopat uchwala list o gender, który miał być czytany, a nie był. Rozmowy niedokończone wtedy prowadził ojciec Piotr Detlaff i odpowiedział ojciec, że jest to zaniedbanie. Czyli odpowiedź była publiczna. W miesiącu marcu 2014 roku otrzymałem telefon związany z moim wystąpieniem na falach Radia Maria, niezbyt uprzejmy, delikatnie mówiąc, od mojego księdza proboszcza. Nie chcę cytować treści. Po tym telefonie poszedłem do księdza proboszcza wyjaśnić zarzuty, jakim byłem oskarżony. On mnie przeprosił i powiedział, że ksiądz biskup, obecny biskup emerytowany, zabronił czytania listu o gender. Jak mamy to rozumieć, współczesny Kościół, w którym takie rzeczy się dzieją? Jak opisałem? Ksiądz prelegent wspomniał, że antychryst jest również w kościele. Oczywiście to się potwierdza. Ja tej żona kupiła takie broszurkę Sługa, wydawane przez kleryków naszego seminarium duchownego w Toruniu. I właśnie tej papież Benedykt opisuje właśnie, że problem tkwi w kościele właśnie. Ja to też tak to czuję, że problem tkwi w kościele. Jest zabranie się czytania listu o gender. Jeśli otrzymałem taki telefon, po prostu można powiedzieć arogancko od księdza, no to jak to mam zrozumieć? To jest chyba działanie antychrysta. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Dziękuję, panie Stanisławie. Mam tutaj cytat właśnie z jednego z tekstów Benedykta XVI, który pisze w ten sposób. Rozbicie rodziny to najbardziej pewny znak antychrysta, niszczyciela pokoju, a ukrywającego się na ogół pod maską tego, który niesie wyzwolenie i pokój. Dom i rodzina są wałem ochronnym życia, miejscem bezpieczeństwa i pokoju, pokoju przebywania we wspólnocie, pozwalającym żyć i zabezpieczającym świat stworzeń. Przerwać wał ochronny życia to diaboliczne dążenie wód śmierci, każdej pragnącej zniszczyć człowieka wielkiej fali. No to jest tutaj odpowiedź jasne. Jak najbardziej, tu też panie Stanisławie, forum rozmów niedokończonych Radia Maria Telewizji Trwam też nie jest takim forum, byśmy oskarżali od razu, mówili, czy ta postawa, czy księdza proboszcza, czy księdza biskupa, to jest postawa tak, bo to jest zawsze antychrystusowa. Złożone, tak. Natomiast do tej postawy związanej z genderyzmem zapytałbym w ten sposób, bo wiadomo, że już tu ksiądz profesor odpowiedział, jest to postawa przeciwna Chrystusowi. Natomiast jeżeli popatrzymy na transhumanizm, jest to ubóstwienie człowieka, prawda, przeniesienie go na taki z punktu widzenia człowieka, doskonalszy wymiar. Zarazem utopia pewna. A zarazem utopia. Z drugiej strony, gdy patrzymy na genderyzm, jest to zniszczenie tej antropologii człowieka, o której mówiliśmy, tego zamysłu Bożego. Czyli nie zawsze okazuje się, że postawa, która jest postawą przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi, przeciwko Kościołowi, jest tą, która chce dla tego człowieka uwznioślenia, upiększenia czy udoskonalenia. To znaczy, w tej ideologii gender, ja myślę, że jest
pewna ukryta, właśnie to, o czym tutaj była przed chwilą mowa, że chodzi o poszukiwanie pewnej wolności i wyzwolenia. Że tutaj w tym momencie powinna się rozwinąć dyskusja, co to jest wolność, co to jest wyzwolenie. Oczywiście pytanie o antropologię, bo tam jest dużo pseudonaukowych twierdzeń, stąd niektóre uniwersytety usunęły tą ideologię. Jak zresztą wiele, bo bardzo upada nauka. Nauka staje się bardzo zideologizowana dzisiaj, to na wielu polach. Coraz bardziej jest publicystyką. Tak, i tutaj jakby można, niekoniecznie nawet sięgając do argumentów teologicznych, ale już na poziomie argumentów racjonalno-naukowych, metodologicznych, można wzbudzić wątpliwość co do tych zachowań, że to jest w sumie jednak coś nieprawdziwego, prawda, mówiąc tak ostrożnie. Nawet, ale oczywiście nie oceniając, nie osądzając i nie potępiając ludzi, bo to zawsze musimy mieć to zastrzeżenie bardzo, tak jak mówię, w przypadku demonologii, czy tutaj pan to jakoś tak podchwycił, ja powiedziałem, że jest, idąc za Ratzingerem, idąc za Tikoniuszem, że antychryst jest jakby w środku Kościoła, ale to nie znaczy, że od razu trzeba szukać kandydatów na tych antychrystów, prawda? Jeżeli się demonizujemy. Kogoś, tak, demonizować, że się kogoś nie lubi, czy z kimś ma się konflikt, czy coś. To jest zupełnie inny problem. To jest też nieuczciwe intelektualnie, bo my musimy do wszystkiego pochodzić ostrożnie i uczciwie. A tam jest podobnie tutaj. No, mamy szanować człowieka, rozumieć jego słabość, ale też nie zgadzać się, mamy prawo nie zgadzać się z jego poglądami, zwłaszcza jak one nie są naukowo uzasadnione, czy a jeszcze teologicznie może błędne, to jest też nasze prawo. I w tym momencie takie podejście, tak jak już Augustyn kiedyś powiedział, no kochaj grzesznika, odrzucaj grzech, prawda? Przyjmuj grzesznika, odrzucaj grzech. Ta zasada ciągle jest aktualna we wszystkich tego typu. Czyli antychryst, ideę, ta mentalność, te postawy, to są też postawy, które zaprzeczają zamysłowi Boga względem człowieka, czyli próbują przeinterpretować. Tak, ja myślę dlatego, że znowu Chrystusa trzeba brać w kontekście Trójcy, prawda? To powiedzieliśmy, jest antychrystianizm, jest wkomponowany w bardziej zasadnicze postawy odrzucenia Boga, nienawiści do Boga jako Stwórcy. Chrystus jest Zbawicielem, ale jeszcze jest Bóg Ojciec, Stwórca, prawda? To jest negacja stworzenia, planu stworzenia, to jest negacja mądrości stworzenia. I to jest jakby jeszcze coś bardziej, to nazywamy antyteizmem. Antyteizm występował i występuje dzisiaj, on zawsze występował w historii, kiedy się rodził ateizm. Pierwsze państwo ateistyczne świata, jakim był Związek Radziecki, było państwem antyteistycznym. Nienawiść, walka, prześladowanie religii, prawda? I to gdzieś potem musi rzutować też na Chrystusa, prawda? Bo to jest pewna całość teologiczna, jest Trójca Święta. A kolejne piętro tego układu teologicznego to jest negacja Kościoła, bo Chrystus jest założycielem Kościoła, jest mistycznym, jest głową mistycznego ciała. On kocha Kościół. Ktoś, kto uderza w Kościół, nie rozumie Kościoła, uderza w Chrystusa. Ktoś, kto uderza, profanuje Eucharystię, uderza w Chrystusa. To są również postawy antychrystyczne, prawda? Które trzeba w tym całościowym związku to widzieć. Nie? I tajemnica Kościoła jest bardzo ważna dzisiaj, bo dzisiaj ludzie nie rozumieją tego. Nawet pojęcie takie, które niefrasobliwie się nadużywa dzisiaj w rozmaitym kontekście, jak klerykalizm. Ja kiedyś mówiłem jednemu biskupowi nie tak dawno, że to pojęcie było używane przez masonów i ateistów wojujących od samego początku, już w oświeceniu. Jeżeli używamy pojęcia klerykalizm, tak jakby ono było czymś oczywistym, jednoznacznym, to my uderzamy również w duchowieństwo. Uderzamy, negujemy choćby hierarchiczne kapłaństwo, prawda? A więc również na przykład sakramentalne, strukturę sakramentalną Kościoła. Więc to jest wszystko powiązane. Nie należy tym pojęciem szafować, klerykalizm. Trzeba definiować, że ja traktuję go negatywnie, bo są takie przerosty klerykalizmu, jako elitaryzmu, pychy i tam czegoś, nadużycia władzy. Owszem, wtedy ja to definiuję, ale że ja będę ciągle tego pojęcia używał na okrągło, bez zastrzeżeń, zapominając o tym, że to pojęcie pierwszy raz wymyślili ateiści wojujący i masoni, wrogowie Kościoła, no to ja się dokładam nieświadomie przez swoją ignorancję jakby tą moją cegiełkę do tego zniszczenia. Raczej nie mogę, niszczę po prostu. Nie można człowieka zrozumieć bez Pana Boga, więc kto neguje prawdę o człowieku,
w tej antropologii katolickiej, chrześcijańskiej, to też przyjmuje postawę antychrystyczną. Tak, o tym już mówiliśmy, że to jest problem antychrysta, jest problemem Chrystusa, a więc również antropologii, prawda? Antropologii bogoczłowieczeństwa, antropologii, czyli również człowieka, czy człowiek, który albo idzie jego wyboru, albo zwraca się do Boga, albo do szatana. I to jest problem wyboru, jest bardzo ważny też w tej teologii właśnie antychrysta. Mamy telefon. Bestia między bestią a barankiem, prawda? Wybór. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy. Przepraszam za długie oczekiwanie. Pytanie następujące. Czy przyczyną tego, że antychryst u bram, czyli zło, egoizm, pycha, lubieżność, brak szacunku dla innych, budowanie swojego dobrobytu, szczęścia kosztem bliźniego. Czy to wszystko nie wynika, jedną z przyczyn nie jest liberalizm moralny i prawny? Liberalizm moralny, czyli brak potępienia jednoznacznego dla zła, brak jednoznacznego określenia, że zło jest złem i nie może być tak, że ktoś, kto łamie prawo, potem jest jeszcze wychwalany. No to mam na przykład panią Gronkiewicz-Waltz, która 40 tysięcy warszawiaków wyrzuciła na bruk, a kardynał, jego eminencja kardynał Nycz, złożył jej podziękowania za bardzo dobre rządy w Warszawie. Pan Adamowicz, prezydent Gdańska, który promował genderyzm, no uroczysta msza po jego tragicznej śmierci. Czy brak potępienia, teraz mówi się, że faryzeizm to jest coś okej, że sodomizm, no to nawet przyjmuje się w niektórych krajach księży, do kandydatów do seminariów o skłonnościach homoseksualnych, a tak na pokazanie nadużyć kościoła pedofilskich uważam, że to jest dobre, bo trzeba pokazywać zło, ale brak mi dalszego pójścia za ciosem i pokazanie pedofilii wśród polityków, wśród prawników, wychowawców z domów dziecka. Chodzi o to, żeby w ogóle to zjawisko wyeliminować. Nic takiego nie ma miejsca, natomiast pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, który otwarcie wzywa do demoralizowania dzieci, do pedofilii moralnej, czyli wprowadzania standardów WHO LGBT w szkołach. Pan Trzaskowski, ja bym go chciał widzieć w kajdanach na rękach i nogach, jak idzie do więzienia, do aresztu. Dziękujemy panie Michale, dziękujemy. Odpowiedź bardzo wyrazista i konkretna. Panie Michale, niech pan uważa na swoje emocje, bo bardzo łatwo jest właśnie zarazić się, jakby widząc jakieś zło u kogoś, zarazić się tym złem, powiedzmy, samemu. To jest niebezpieczne, taka toksykacja jakby. Natomiast jeszcze chcę na koniec coś powiedzieć innego ważnego, mianowicie, żebyśmy zapamiętali, że właśnie teologia antychrysta jest również taką fałszywą antropologią człowieka ubóstwionego. To jest w raju, w Księdze Rodzaju, pierwszej księdze Biblii, szatan obiecuje, że będziecie jako bogowie. W Apokalipsie już ten człowiek staje się Bogiem, czyli ta pewna ewolucja negatywna następuje. I to człowiek ma aspiracje do boskości, żeby zetronizować Boga. To nie jest taki czysty humanizm. Chce rozwijać zdolności paranormalne, chce jakby nie liczyć się z żadnym prawem. To, co pan powiedział, liberalizm jest formą religii. Był taki teolog wybitny, Paul Tillich, który liberalizm traktował jako quasi-religię obok komunizmu i nazizmu. Czyli to są wszystko ukryte postawy religijne. Ateizm jest antyteizmem. Detronizuje Boga, żeby wprowadzić religię człowieka, ubóstwić człowieka jakby. Więc na to zwróćmy uwagę, żebyśmy nie myśleli tylko w kategoriach takiego prostego. Ta teologia jest nam potrzebna, żebyśmy to niebezpieczeństwo religii, tej desakralizacji, która jest wszędzie,
profanacji również. Dlaczego jest profanacja ostatniej, czy we Francji i tak dalej. Profanacja to jest wyraźna nienawiść, niechęć do Boga, to jest wyraźna walka z Bogiem po to, żeby znowu ten człowiek stał się na nowo Bogiem i tak dalej. Czy to, żeby ten czynnik, czynnik takiej jakby oceny religijnej również humanizmu, czy ateizmu, który zawsze chce być religijny, na przykład u Hegla czy u Nietzschego, ateizm jest tylko etapem do samoubóstwienia. Ani Nietzsche, ani Hegel nie są ateistami. To są etapy. I dlatego to jest walka właśnie o to, czy będziemy mieli do czynienia z Chrystusem, czy antychrystem. I ona może być jawna, może być ukryta, podstępna i o tym właśnie chcemy zwrócić uwagę. No niestety są to rozmowy niedokończone. Czas nasz dobiega końca, chociaż tematów jest bardzo, bardzo dużo. Antychryst ubrany, ksiądz doktor habilitowany Aleksander Postacki, jezuita, filozof, teolog, demonolog, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Te 70 minut to chyba kropla we wszystkich zdolnościach, umiejętnościach i wiedzy księdza profesora. No ale dziękujemy, że mogliśmy z niej skorzystać. Również dziękujemy Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.